wyścigach. Jarosław Hampel również z Piotrem Dominem teraz wymieniają uwagi. Ale jest chyba bardzo dobrze. To jest oczywiście taka wymiana tego, co się dzieje ze sprzętem na bieżąco. Taka komunikacja jest w zawodach żużlowych, a tym bardziej w zawodach tej stawki jak Grand Prix, wymagana, konieczna. Przystępujemy do rozegrania wyścigu numer 6. W nim pojadą w czerwonym kasku Emil Sajfudinow, w niebieskim Chris Harris, ciągle nie wiemy, co zepsuło się Chrisowi Harrisowi, w białym Chris Holder i w żółtym z pola zewnętrznego Janusz Kołodziej. Dobre, to jest jazda, no ale niestety za szeroko. Co teraz będzie mógł zrobić Janusz Kołodziej? Oczywiście przycina do krawężnika, ale na czele stawki jest wyciągnięty kangur, a więc Chris Holder. Fantastyczna forma Holdera, który teraz no po prostu niesamowitą gimnastykę uprawia na swoim motocyklu. To jest taka radosna australijska jazda, ale on stara się również, podobnie jak Tomasz Golob, temu motocyklowi nie przeszkadzać. Te latające gdzieś w górze momentami nogi, one również na takim równym, twardym torze, jaki mamy dzisiaj na markecie, one mogą pomóc. Drugi jedzie Emil Sajfudinow, teraz już uporządkował swoją jazdę Holder, już te złożenia, wejścia, wyjścia z wiraży są bardziej takie szkoleniowe, jakie można by pokazać młodym adeptom Speedwaya. Drugi Sajfudinow, trzeci Harris, tym razem chyba nie będzie rzucał motocyklem. No a niestety dla kibiców z Leszna i wszystkich fanów talentu Janusza Kołodzieja, mamy tutaj niestety to nie wygląda to dobrze, drugie Janusza, zero. Bo i źle jeździł, widzę szwedzkie w ostatnim meczu i tutaj też widzę, że drugi bieg i nie wygląda to dobrze po prostu. Tutaj też troszeczkę tak jakby te pole, ten start nie był najgorszy, ale w ukór nie starczyło, nie zrobił sobie miejsca, żeby gdzieś wjechać, żeby wyjechać z tej góry jak najszybciej. No. Jest troszeczkę chyba w takim, może nie jest duży dołek, ale gdzieś te motocykle nie jadą tak jak trzeba i Janusz chyba też gubi rytmy na torze przez to wszystko i nie układa się to dla Janusza dobrze. No jest zero na pewno po dwóch startach. Chris Holder na czele klasyfikacji, a więc forma z Göteborga została. No i patrzymy, co tutaj się działo. Tutaj wydawało tutaj się... Tutaj Emil najlepiej wyjechał od startu. Naturalnie, to się zgadza, ale napędzał się tam. Tak. Napędzał się tam już jadąc szerzej w pierwszym wirażu Chris Holder. Umiejętnie tak balansując na motocyklu, tak zwisając kręgosłupem mocno w lewą stronę, przy umiejętnym usadzeniu się na siodełku, dało to naprawdę